Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Witamy w studiu, Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam pana redaktora, witam Państwa. Panie redaktorze, wybory samorządowe 2014 wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale okazało się, że jednak przegrało z Polskim Stronnictwem Ludowym. To znaczy okazało się tak na moje sondażu powyborczego. No a teraz też właściwie nie wiemy nic dokładnego, bo oficjalne wyniki jeszcze nie są podane, bo nie mogą być podane. W związku z tym, no, na podstawie tych wyników cząstkowych widać, że takim najbardziej wygranym komitetem wyborczym jest Komitet Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chyba nawet zaniepokoiło to pana prezydenta Komorowskiego, że jak tak dalej pójdzie, to może przegrać wybory w przyszłym roku prezydenckie z panem Piechocińskim. Będzie musiał znany jest w Europie również bardzo. Będzie musiał coś z tym zrobić pan prezydent Komorowski i temu zaniepokojeniu jakoś dać wyraz. Nie wiem, jakiś instytucjonalny albo jakiś inny. Myślę, że to się utrwali, ten wynik, dobry wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego się utrwali, dlatego że no, Państwowa Komisja Wyborcza musi wreszcie uzyskać wiarygodną informację, jak ma być, żeby było dobrze, bo cały czas myślę, że na taką informację czeka. I ta awaria systemu informatycznego to był prawdziwy dar niebios, bo dzięki temu Państwa Komisja Wyborcza mogła zyskać na czasie, nie wzbudzając nadmiernych podejrzeń o złe intencje. A tak, to by się takie podejrzenia pojawiły, także ten awaria systemu informatycznego przyszła w samą porę. Ale to okazuje się, że pewnie też pierwsza strona na Księżyczce do głosowania tutaj mogła podwoić wynik. Ja bym do tego nie przywiązywał wagi, raczej bym wiązał dobry wynik, ten znakomity wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego z liczbą głosów nieważnych, która przekroczyła stany alarmowe właściwie wszędzie. I myślę, że ta liczba głosów nieważnych bierze się stąd, że w gminach wiejskich i w małych miasteczkach, no, w komisjach wyborczych obwodowych zasiadają ci ludzie, którzy piastują jakieś funkcje publiczne, a krótko mówiąc posady w sektorze publicznym, a to w większości są, jeśli nie członkowie, to przynajmniej zaplecze polityczne Polskiego Stronnictwa Ludowego. I tutaj zachodzi coś w rodzaju stanu wyższej konieczności, bo gdyby zmienił się burmistrz czy wójt, no to ruch kadrowy nastąpiłby na całej linii, od dyrektora do sprzątaczki. I tutaj jest walka o życie, to nie są żarty, tu nie ma jakichś wyborów ideologicznych, tylko po prostu walka o życie, bo jak się straci w takim małym miasteczku posadę, w miejscowości, w której się ma dom, kawałek pola, no to co można zrobić? To już nie ma wyjścia. W związku z tym w tej sytuacji, w sytuacji takiego stanu wyższej konieczności, dopisanie krzyżyka do listy konkurencyjnej jest jak gdyby oczywistą oczywistością. I w związku z tym dobry wynik PSL-u wiązałbym z liczbą głosów nieważnych, bo mamy do wyboru dwie możliwości. Albo nasi wyborcy są tak mało inteligentni, że po prostu nie potrafią postawić krzyżyka we właściwym miejscu, albo ta druga możliwość. No ja uprzejmie zakładam, że ta druga możliwość jest bardziej prawdopodobna. Ja to pan sugeruje fałszerstwa. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że zamierza, jak tylko pozna wyniki oficjalne wyborów samorządowych, przedstawi taką analizę porównawczą co do sondaży exit poll zaraz po wyjściu z lokali wyborczych i no i co dalej wyników. Będzie? No właśnie, nie wiem. No nic nie będzie. Przedstawi tę analizę. Ta analiza zostanie zbagatelizowana zarówno przez koalicję rządzącą, jak i przez media niezależne głównego nurtu. I na tym się skończy. To jest takie groźne kiwanie palcem w bucie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezes Kaczyński doskonale wie, że ani wybory nie mogą być powtórzone, ani żadna ustawa o skróceniu kadencji nie zostanie w Sejmie przeforsowana.
Pana, więc no wie, że to, że nic z tego nie będzie i dlatego to mówi. Myślę, że to jest takie pozorowane grożenie, właśnie kiwanie groźne palcem w bucie. To mi przypomina taką scenę opisaną przez Konrada Lorenza, jak dwa psy biegły wzdłuż siatki drucianej, takiego płotu drucianej siatki i wydawało się, że gdyby nie ta siatka, to by się pożarły w jednej chwili nawzajem. I kiedy tak biegły, to w pewnym momencie ta siatka się skończyła i psów nic już nie rozdzielało. I wtedy zamiast się na siebie rzucić, to nagle cała wściekłość z nich wyparowała i na sztywnych łapach, w pozach pełnych godności rozeszły się każdy w swoją stronę. I to jest, myślę, że to jest taki obraz tego straszliwego konfliktu politycznego między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. No dobrze, ale jednak na spotkaniu u prezydenta, spotkaniu szefów przewodniczących może Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, o dziwo to gremium sędziowskie stwierdziło, nie znając dokumentów wyborczych z Państwowej Komisji Wyborczej, że nie było fałszerstw, nie było żadnych nieprawidłowości takich, które mogłyby wskazywać na nieważność tych głosów. Ja się zastanawiam, jak teraz będą zachowywać się sądy okręgowe, które będą rozpatrywać protesty. Bo myślę, że będą niezawisłość sędziowska i instynkt samozachowawczy podsunie im jedynie słuszne rozwiązanie, żeby się akomodować do tego stanowiska, jakie zajął pan prezydent i ich, że tak powiem, merytoryczni nadzorcy z Sądu Najwyższego i z Trybunału. No, taki sędzia przecież wie, że jak on się wyłamie z tego ustalenia, z tej zmowy, no to będzie bardzo źle widziany i przy najbliższej okazji dadzą mu to odczuć. A po co mu to potrzebne? Bez względu na to, czy wybory zostaną uznane za prawidłowe, czy nie, to ani lepiej, ani gorzej w naszym nieszczęśliwym kraju nie będzie. Panie doktorze, panika Państwowej Komisji Wyborczej, 4 członków podało się do dymisji. Dlaczego? Obawiają się przedstawić wyniki oficjalne? No, gdyby się wszyscy podali do dymisji, to nikt by już nie odpowiadał za ten chaos kontrolowany, bo moim zdaniem jest to chaos kontrolowany. Już mniejsza o to, z czego on wynika, ale to jest też pewna... Widać, że wchodzimy w pewien etap nowy, przekształcania III Rzeczypospolitej w organizację przestępczą o charakterze zbrojnym, w taki etap, kiedy testujemy już, znaczy nie my, tylko nasi okupanci testują społeczeństwo, co jeszcze można mu zrobić, jak można mu zagrać na nosie, do czego jeszcze można się posunąć. Okazuje się, że można się posunąć bardzo daleko. No prezydent mówi, nic się nie stało. Nie możemy krytykować Państwowej Komisji Wyborczej. Jak nie możemy, to znaczy, że jeszcze dalej się można posunąć. Mówię, żeby tylko PSL nie przedobrzyło i nie pokonało prezydenta Komorowskiego w przyszłym roku w wyborach prezydenckich, bo to już by, myślę, że w ten sposób by się Polskie Stronnictwo Narodowe naraziło. Ale komu? No, tym, którzy w Polsce piastują rzeczywistą władzę, to znaczy bezpieczniackim watachom. Bo to opóźnienie wynika stąd, że koordynacja w tej chwili interesów, uzgodnienie różnych interesów między tymi bezpieczniackimi watachami jest znacznie trudniejsze niż za komuny, bo za komuny natychmiast były wyniki wyborcze. Jeszcze w nocy były podawane, ale wtedy była Służba Bezpieczeństwa i Wywiad Wojskowy, a poza tym jedni i drudzy służyli Związkowi Sowieckiemu, więc koordynacja była bardzo prosta. W tej chwili jest 7 takich watach, które oficjalnie działają. No i w dodatku nie wiadomo, komu tak naprawdę służą, bo przewerbowywali się jeszcze w latach 80. do różnych państw poważnych. W związku z tym skoordynowanie interesów jest bardzo trudne i moim zdaniem Państwowa Komisja Wyborcza po prostu czekała na informację, jaki ma być wynik, żeby było dobrze. I nie może się do dzisiaj doczekać, w związku z tym my też czekamy. No ale to premier Ewa Kopacz mówi, że ci, którzy nawołują do powtórnych wyborów samorządowych, chcą, aby Polacy właśnie wrócili do tych czasów, gdzie, jak pan powiedział, wynik wyborów z góry był ustalony, a Polacy chodzili tylko i wrzucali kartkę do urny.
bo myślę, że i teraz wynik wyborów jest mniej więcej ustalony z góry. I co więcej, wszyscy sobie z tego zdają sprawę, bo jeżeli no, prezes Kaczyński powiada, że nie będziemy zmieniać, nie chcemy zmieniać ustroju, no to ten, trzeba pamiętać, gdzie ten ustrój został ustanowiony, że on został ustanowiony podczas siuchty generała Kiszczaka z gronem osób zaufanych w Magdalence, więc jeśli jesteśmy zadowoleni z tego ustroju, no to, to ze wszystkimi konsekwencjami, ze wszystkimi następstwami. Właśnie problem Polski polega na tym, że mamy ten ustrój. Z tego właśnie wynikają rozmaite nasze problemy. To na przykład, że państwo nasze nie może stworzyć siły w żadnym segmencie swojego funkcjonowania i tak dalej. A poza tym no, to, co się dzieje w tej chwili, to jest też sygnał i dla zagranicy. Nikt nie zwraca uwagi na ten aspekt sprawy, ale zagranica może dojść do wniosku, państwa poważne mogą dojść do wniosku, że no, najwyższy czas, żeby z Polską zrobić porządek, bo tak jak w XVIII wieku, no nie może być tak, żeby w środku Europy był taki bałagan, prawda? Właśnie, to jest ciekawe, że w mediach zachodnich od wczoraj widzimy informacje o Polsce, informacje nie o tym, że są problemy z policzeniem głosów, ale o tym, że do Państwowej Komisji Wyborczej wtargnęli ludzie. I jakby no, to jest ten główny temat, a nie ten temat? No tak, bo nie chcą nas, że tak powiem, konfundować takimi opisami bałaganu, bo my i sami wiemy i bez tego, że bałagan jest. W związku z tym eksponowanie tego, że tam wtargnęli do Państwowej Komisji Wyborczej jacyś demonstranci, może być dodatkowym argumentem służącym temu, że w Polsce faszyst podnosi głowę, no to tym bardziej trzeba tutaj zrobić porządek. Tak. No i myślę, że zostanie zrobiony. Przygotowania do tego są logistyczne, bardzo zaawansowane. W związku z tym będziemy mieli dużo niespodzianek. Pan wie jakieś szczegóły o tym? Chociażby Muzeum Historii Żydów Polskich, które ma na celu, i to nawet nie jest specjalnie ukrywane, przygotować naszemu mniej wartościowemu narodowi tubylczemu taką poprawną, uzupełnioną i poprawioną wersję historii narodowej, w którą każdy będzie musiał wierzyć pod rygorem odpowiedzialności sądowej. A co z tym systemem informatycznym? Niech pan powie, bo okazuje się, że wygrała przetarg firma, jedyna firma, która startowała w przetargu i jeszcze okazuje się, że ta firma nie ma certyfikatów bezpieczeństwa, sama się no, tego przyznała. To nasuwa różne podejrzenia, że wygranie przetargu przez tę firmę musiało być poprzedzone jakimś potężnym poparciem. Jedyne, kto może takie poparcie udzielić, no to myślę, że to jest właśnie, to są tajne służby. Więc nie wiem, jakie są powiązania z tej firmy, jakie, bo to myślę, że się nie dowiemy nigdy, bo to właśnie na tym to polega. Ale no, ja bym nie kładł tego na karb nieudolności, bo to, że zawsze się posługuje taką maksymą księdza Bozowskiego świętej pamięci, że nie ma przypadków, są tylko znaki. W związku z tym tutaj też nie wierzę w żadne przypadki. Myślę, że ta awaria systemu informatycznego dla Państwowej Komisji Wyborczej była prawdziwym darem niebios, dzięki czemu mogła zyskać na czasie i skwapliwie to wykorzystuje aż do dnia dzisiejszego. No a dopóki nie będzie utarty kompromis między tymi, którzy rzeczywiście z zakulis rządzą naszym nieszczęśliwym krajem. Tak to wynika z mojej ulubionej teorii spiskowej. Którą pan tu często przedstawia. No tak, bo ona od teorii nie możemy wymagać zbyt wiele. Ona powinna spełniać tylko dwa warunki, żeby nie była wewnętrznie sprzeczna i żeby tłumaczyła różne zjawiska, które w inny sposób są niewytłumaczalne. No, i ona spełnia te warunki. Tak. W jakiś sposób tą rzeczywistość wytłumaczył także były minister Sienkiewicz, który powiedział, że żyjemy w państwie teoretycznym. No więc teoria spiskowa nie jest sprzeczna z tym odkryciem tak, pana ministra Sienkiewicza. Przeciwnie, jest rozwinięciem tego odkrycia, tak pozwalającym na egzemplifikację różnych zjawisk. Panie doktorze, co dalej? Co dalej z tymi wyborami? Czy Polacy
nie wiem, zniechęcą się do kolejnych wyborów, czy okaże się, że frekwencja radykalnie spadnie, bo nie będziemy mieli zaufania do... No, jeżeli spadnie frekwencja, to nic się nie stanie, dlatego że w polskim systemie prawnym nie ma żadnych ograniczeń w przypadku wyborów, czy to parlamentarnych, czy samorządowych, co do frekwencji. Na przykład nie ma takiego warunku, że frekwencja musi wynieść co najmniej połowę uprawnionych, żeby wybory były ważne. No i tak 10% pójdzie, to znaczy sami zainteresowani kandydaci z rodzinami, działacze partyjni, no to wybiorą się między sobą i wybory będą ważne. I no nie wiem, czy nawet nie lepiej, bo po co ludzie mają statystować w widowisku, którego ani celów, ani reżyserów nie znają, więc to bardzo wielu ludzi po prostu się do tego zniechęca z tego powodu, bo nabrali przekonania, że właściwie niewiele od nich zależy, albo właściwie nic od nich nie zależy. Co więcej, no jeżeli to jest też ciekawe, bo wspomniał pan redaktor o tym wejściu do Państwowej Komisji Wyborczej, tak, demonstracji. Tak, tak. No te demonstracje zostały potępione przez wszystkie ugrupowania polityczne, również przez te, które rok temu bardzo chwaliły aktywistów Majdanu w Kijowie, między innymi za to, że nie tylko wchodzili i okupowali gmachy rządowe, ale nawet je podpalali. Więc rozumiem, że w Kijowie wolno sobie na więcej pozwolić niż w naszym nieszczęśliwym kraju, bo u nas tego nie wolno. No tak, ale u nas mamy demokrację od 25 lat, odzyskaliśmy niepodległość. Prezydent Komorowski mówi, że mamy demokrację od 25 lat, że mamy no, jak pan zdobycz prezydent, taką wielką. Jak pan prezydent Komorowski tak mówi, to nie wypada mi zaprzeczać, ale wydaje mi się, że nasza młoda demokracja jest podszyta właśnie tajnymi służbami, o czym chociażby świadczy okoliczności towarzyszące wyborowi pana prezydenta Komorowskiego. Kiedy to generał Dukaczewski, ostatni szef wojskowych służb informacyjnych, których już nie ma, ale moim zdaniem ta nieobecność jest tylko wyższą formą obecności. Otóż generał Dukaczewski oświadczył przed wyborami, że jak wygra pan Bronisław Komorowski, to on z radością otworzy sobie butelkę szampana. No, trudno sobie wyobrazić bardziej wyraźną wskazówkę dla funkcjonariuszy i konfidentów, jak mają głosować. Więc jeżeli generałowi Dukaczewskiemu tak zależało na wyborze akurat pana marszałka Komorowskiego, to musiał z tym wiązać jakieś nadzieje. No nie wyobrażam sobie, że tylko z osobistej sympatii do pana marszałka Komorowskiego, tylko musiał z tym wiązać jakieś nadzieje. A jakie? No to już nawet nie śmiem się domyślać. Sądzi pan, że ta sytuacja wokół wyborów samorządowych jest w stanie, czy może spowoduje w jakiś sposób wewnętrzne tarcia w obozie władzy między prezydentem a premier? Nie, to są raczej przekomarzania. Widać wyraźnie, że jak przychodzi co do czego, gdyby można było rzeczywiście podjąć jakieś decyzje, to wszyscy stoją na nieubłaganym gruncie porozumień z Magdalenki. A pomiędzy PO a PSL-em? Nie, no chyba żeby powiadam, pan prezes Piechociński tak dalece się zagalopował i stracił poczucie rzeczywistości, że zechciałby pokonać w przyszłym roku pana prezydenta Komorowskiego. No to wtedy na pewno tak, ale myślę, że aż tak daleko się nie posunie i troszeczkę ta liczba głosów nieważnych troszeczkę go zmityguje. A co premier, były premier Donald Tusk? No, odezwie się, myśli pan? Nie sądzę. Pan premier Donald Tusk... Czy nie jest jego zmartwienie? Tak jest, intensywnie. Myślę, że jest bardzo zadowolony, że już nie musi się odzywać. Pani, nasza złota pani w ostatniej chwili podała mu pomocną dłoń, wydobywając go tutaj z tych kłopotów. Awansował niebywale finansowo i prestiżowo. Więc myślę, że teraz będzie się cieszył z zasłużonej emerytury i problemy naszego nieszczęśliwego kraju będą go obchodziły tyle, co zeszłoroczny śnieg. A my będziemy się dalej temu wszystkiemu przyglądać i dla Państwa będziemy także komentować. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo za udział w programie. Redaktor Stanisław Michalkiewicz. Państwu dziękujemy za uwagę. Program Polski Punkt Widzenia jutro 21:40.